W sobotę w hali widowiskowo-sportowej rozegrano finały Olimpiady Sportowo-Rekreacyjnej od przedszkolaka do olimpijczyka. To są zawody różnych przedszkolów. Ta impreza organizowana jest od wielu lat i co roku zawsze ten finał, w finale bierze 10 drużyn, które walczą miejsca 1, 5 i 6, 10. Mówi się, że niby finał B, finał A, ale wiadomo, że przedszkolaki w oddzielnych tych grupach walczą o miejsce pierwsze, drugie, trzecie. W grupie A znalazły się przedszkola numer 2, SP7, 9, 14 i 27. Natomiast do grupy B trafiły przedszkola numer 7, 10, 18, 22 i 26. Ćwiczyliśmy bardzo ciężko na naszej ogromnej sali gimnastycznej. No i cóż, no dajemy teraz siebie wszystko. Są to pewnego rodzaju emocje, dosyć silne im towarzyszą emocje. No i przeżywają mocno porażkę. Maluchy rywalizowały w 7 konkurencjach: w sztafecie z szarfami, biegach na czworaka, biegu z woreczkiem, rzutach woreczkami do celu, sztafecie z pałeczkami, skokach i slalomie z pałeczką. Każdy zespół tworzyło 10 przedszkolaków, 5 dziewczynek i 5 chłopców. Dla mnie to była trudna, ta czworakowa jest trochę na mnie. Czemu była trudna? Bo ja czasem się przewracam na czworakowaniu. Dla mnie jest najłatwiejszy slalom. Czemu? No bo to jest takie coś, że się od lewej zaczyna, a ja akurat uwielbiam lewą stronę. Mamy przypadki, że potrafią się rozpłakać tuż przed konkurencją, musimy czekać, aż pani doprowadzi takiego uczestnika do stanu, żeby mógł biegać. Myślę, że dzieci zdecydowanie bardziej przeżywają. Po przeprowadzeniu konkurencji w finale A pierwsze miejsce zdobyło przedszkole miejskie numer 27, drugie miejsce przedszkole miejskie numer 14, a trzecie zerówka ze szkoły podstawowej numer 7. W finale B zwyciężyło przedszkole miejskie numer 26, drugie miejsce przypadło przedszkolu miejskiemu numer 7, a trzecie przedszkolu miejskiemu numer 18.